Zenek Martyniuk nie jest w stanie spać spokojnie. Bardzo boi się o swoją mamę, koronawirus wywrócił jego życie do góry nogami. Zenek Martyniuk, podobnie jak dziesiątki innych gwiazd show biznesu, jakiś czas temu zamieścił w sieci krótkie nagranie, gdzie z uśmiechem na ustach pokazał, jak prawidłowo myć ręce, by uniknąć zarażenia COVID-19. Tymczasem, już kilka dni później, gwiazdorowi nie jest tak do śmiechu. Nie potrafi ukryć, że każdego dnia martwi się o ukochaną mamę. Co więcej, przez wirusa musiał podjąć bardzo bolesną dla siebie i bliskich decyzję. Epidemia wywróciła do góry nogami cały jego świat. Przykre informacje. Zenek Martyniuk drży o swoją mamę. Wszystko przez koronawirusa. Mimo trwającej od kilku tygodni walki z koronawirusem, zarażonych przybywa, co oznacza, że jeszcze przez długi czas będziemy w dużym stopniu odizolowani od innych, a przynajmniej do świąt wielkanocnych, o czym w ostatnich dniach zadecydował rząd. Co to oznacza? Do niemal połowy kwietnia zamknięte pozostaną placówki edukacyjne oraz lokale usługowe, a obywatele są zmuszeni ograniczyć wyjścia i kontakty z innymi do absolutnego minimum. Nie jest łatwo tym bardziej, że wielu jest zmuszonych odmówić sobie nawet spotkań z najbliższą rodziną, z którą na co dzień dzielą ich kilometry. Jak donosi Wirtualna Polska, powołując się na informację Faktu, któremu udało się przeprowadzić krótką rozmowę z żoną gwiazdora, Zenek Martyniuk bardzo martwi się o swoją mamę, która jako osoba starsza, znajduje się w grupie ryzyka. Muzyk wie, że przez epidemię należy ograniczyć kontakty ze starszymi, dlatego w obawie o jej zdrowie najprawdopodobniej nie będzie mógł spędzić z nią świąt. W rozmowie z Faktem jego żona zdradziła, że rodzina Martyniuków wciąż ustala listę gości na Wielkanoc, jednak w tym roku może ona być bardzo krótka. Dzisiaj grzeje, 1. Duży wzrost zachorowań, kolejne ofiary śmiertelne. Sytuacja w jednym województwie coraz bardziej się komplikuje. 2. Gwiazdorem jak miłość przekazał tragiczne informacje. Koronawirus zabił członka jego rodziny, jeszcze nie ustalaliśmy listy gości, którzy zasiądą przy wielkanocnym stole, jednak ze względu na komunikaty rządu oraz sanepidu prawdopodobnie te święta spędzimy w wąskim gronie, czyli ja, Zenek, Daniel z żoną i nasza wnuczka, przyznała dla Faktu. Martyniuk, niestety, nie może spać spokojnie, bowiem jego mama nie tylko jest osobą starszą, ale również schorowaną, bowiem kilka miesięcy temu, jak donosi WP, przeszła zawał serca. Najlepsze newsy dnia, źródło, Wirtualna Polska. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.